chciał, żebym był jego następcą. A ponieważ tak to się odbyło i czułem się zobowiązany wobec trenera Przybłowskiego, no to stąd myśl w ogóle o memoriale i żeby uczcić imię tego trenera, wszystkim znanego właśnie takimi zawodami. Stasiu trenował we Wrocławiu, jeździł w drugiej klasie na czwórce i po trzech latach właśnie tam tych treningów w Wrocławiu, może wcześniej, ale ja tyle wiem, przyjechał do nas, no i tutaj nami zajął. Na pewno te 6 lat pod kierownictwem trenera Przybłowskiego to jest kapitał, który w pracy zawodowej w późniejszym życiu bardzo pomógł, dlatego że wioślarstwo to jest sport dla ludzi twardych, to jest sport dla ludzi takich, którzy się nie załamują. Trenowałem tu do 1985 roku, do końca studiów. Powiem, że jedną z przyczyn, główną chyba nawet, znaczy dwie były, koledzy, którzy tu byli i właśnie trener. W momencie, kiedy ja przychodziłem do klubu tutaj, jakby była taki, no bym powiedział, nie wiem, czy regres, w każdym razie nie było zawodników, natomiast trener stworzył, chyba powiem szczerze, w ciągu roku czy dwóch taką naprawdę bardzo fajną atmosferę w Gdańsku, która spowodowała, że do Gdańska zaczęli przychodzić zawodnicy doświadczeni z innych klubów. Przybyłowski był takim trenerem, który wymuszał siłowe przygotowanie do wioślarstwa. Wcześniej nie było takich trenerów, którzy by tam ciężary wprowadzili, musieliśmy i ciężary dźwigać i różne i biegi były większe niż wcześniej. I wtedy Zysio powiedział, panie trenerze, ale to się nie da zrobić, no przecież myśmy tacy zmęczeni, że nie da rady, nie? A wtedy Przybyłowski strzepnął, popiół z papierosa i mówi, z kulą ziemską na taczkach do dupy wjechać się nie da, a reszta to wszystko można. I w spadku mi, kurczę, przyszło przejść pod opiekę pana Przybyłowskiego. W efekcie taką byłem przylepą, bo nie miałem właściwie do kogo się podpiąć. I w efekcie takim, ja 2 lata jeszcze tak się tutaj obijałem po przystani. Ale na tyle mi to pomogło, że zaszczepiłem sobie na tyle wioślarstwo, że do dzisiaj jestem sędzią związkowym wioślarstwa. Myśmy byli w zażyłych dość stosunkach, ale pamiętam właśnie to jego. Jak nie możesz, to dołóż, bo przeciwnik też zdycha prawdopodobnie w tym samym momencie. No i to skutkowało. Był bardzo mocny, był silny. Kiedyś znalazłem tu gdzieś podkowę. Właśnie opowiadaj. I zaniosłem mój... Podpuściłem go, tak mówiąc kolokwialnie, żeby tą podkowę złamał. Tak się zaciął facet, wiecie co, i ją złamał. Ale mówimy o tym, że był bardzo silnym człowiekiem, bo był. A mieszkał, myśmy mieszkali w dużym takim namiocie, tam nas było chyba z 20, a on w dwójce ze Zdanówką. I raptem krzyczymy, słyszymy wrzask rano wielki. Kurek jasny, misz w namiocie. Wyskakuje trener i wskakuje na pralkę, czyli na swoją osę zieloną. Prawda? Silny człowiek, jak widzimy, jak zobaczył misz, bo mówił misz. 80 kilo chłop w wieku prawie 60 lat zarzucił na piersi. Tak to się robi. No w ogóle trener to 50 kilo jedną ręką wyrywał tak. Nad głową. Tak, nad głową. Jedną ręką, to słyszałem, jedną ręką wyrywał sztangę 50 kilo nad głową. Bez problemu i to już był wtedy po 50. Tłumaczył, jak się ćwiczy bańkami przy wyrywaniu 17,5-kilowymi i potrafił trzymać ją tam przez paręnaście minut i tłumaczyć studentowi, że to sobie sprawdziło, no ale powiedzmy parę minut. Gdzie wszyscy już tutaj patrzyli tylko, kiedy ta bańka spadnie na ziemię. No był niezwykle wymagający, a poza tym był bardzo impulsywny. Był człowiekiem takim cholerycznym i dosyć szybko powiedzmy reagował na dostrzeżone nieprawidłowości. Stasia spotkałem jakieś 2-3 miesiące przed wypadkiem na wyścigach konnych i właśnie myśmy tam tak rozmawiali, wspominali, tam człowiek często jeździł na te obozy, śpiewał, to jakoś tak rodzinnie się czuł. On też tak się opiekował od małego tam tymi juniorami. Tak, przed zawodami zawsze zajrzę w spodenki. Jest tam coś? Znaczy po obozie pojechaliśmy już na regaty, dzień przed startem, prawda?
czy to wieczór przed startem, czegoś tam zapomniałem i wszedłem do trenera, już powinniśmy spać, bo nas zawsze kontrolował, prawda, czy śpimy. No i tam gdzieś godzina 11, wchodzę do Stasia, oczywiście światło zapalone, taka lampka, chmury dymu, 50 papierosów, prawda, w popielniczce, tysiące zapisków, prawda, i tam wszystkie te nazwiska nasze, prawda, ustalanie czasu na czynniki pierwsze siedzi i właśnie to jest Stasiu cały, burza mózgów w tej chmurze dymu, prawda, jaki wniosek na następny dzień, prawda. Ta cała taktyka w jednym zdaniu. Piotr, wiesz, co masz robić.